Kontynuujemy kampanię Real Scale. Zobaczymy, co się wydarzy. Wgrałem jakąś aktualizację 1.18. Oczywiście pomijam dialogi w miarę, bo tutaj chodzi o wielkość jednostek i o dzikie decyzje w trakcie kampanii. Kolos z Rodos. Jeszcze z temu widziałem tweeta Stormgate, gdzie ludzie czekają na beta, oni alfę nawet nie mają, więc pozdro. Tak, tak, tam, znaczy teraz chyba jest alfa, tak mi się wydaje. Placówka Mobiusa. Tak jak podejrzewaliśmy, to tutaj powstają armie Hybrid Amona. Cała operacja zasilana jest przez trzy rdzenie. Ich zniszczenie zdestabilizuje placówkę i pozwoli nam wyeliminować pozostałe budowle. A z Matorze. Jeśli założę nasz Nexus na skraju platformy, Templariusze zdołają wywalczyć sobie drogę do środka. A. Nie ma jednak żadnych dróg naziemnych i jest mało minerałów. Na szczęście nasze lotniskowce są gotowe. Z ich pomocą mamy szansę powodzenia. Czuje się pani dobrze, tak? Co coś z panią jest nie tak? No tak, no bo to wiadomo. Ej, chwila, bo głosy chciałem sobie podbić, żebyśmy słyszeli ładnie dialogi. Także sorka, że nie było tak dobrze słychać pana Karaksa. I chyba git. Dobrze. I tutaj teoretycznie powinno być tak, że to się samo zatrzyma. Platforma jest objęta protokołami bezpieczeństwa Mobiusa. Ich rozszyfrowanie nie powinno być trudne. O wow, ale mamy rzeczy. Jeśli uda mi się uzyskać dostęp, będę mógł przemieścić platformę w rejony, gdzie jest więcej minerałów. Ale to wszystko zasuwa. To jest ten mod? Na szczęście mamy tutaj dość zasobów na początek. I wszystko wrażenie jakby jakieś szybkie było. O nie. O, już mamy kariera jednego. Dopiero się zorientowałem. Nice. A czy on walczy z Battlecruiserem, to nie wiem. Oho, został striggerowany Battlecruiser. Ale Immortale mam i te Immortale pamiętam, że zadają potężne obrażenia. Dobra. Chwileczkę. Są problemy ze sterowaniem jak zwykle w tym... O, i tutaj też jest Nexus. Dobra, to ile ja mam tych a tu jest jeszcze Nexus, wow. Ej, to ta misja jest jakaś inna niż w kampanii. W kampanii to mogliśmy sobie jeździć z tą bazą. Góra, dół, lewo, prawo. Nie no, tutaj chyba też będę mógł jeździć, bo są jakieś szyny, ale to tutaj jakoś inaczej to wygląda. No dobra, ciekawie. Jakie ja miałem w ogóle umiejętności w tej kampanii, nie? Nie grałem tego tyle czasu. Tu jest jakieś naładowanie osłon. Struktur, dobra, jednostek. Tutaj mamy jakiś atak solarny. Tutaj mamy pylona. Tutaj jakieś pole czasowe, które zamraża. Aha, Capital Ships are slowed by 50%, czyli można rzucić w BCK, może coś się wydarzy. No i teoretycznie to jest misja, gdzie odblokowuje kariery, więc powinny być potężne, no ale one zajmują 50 zaopatrzenia, kosztują 3000 na 1700. Trochę dużo. Ślepe jest, bardzo dziękuję, siema. Justin ma silną psychikę, z tego co widzę. Dobra. Udało się. Tutaj uzyskałem jest dostęp okay. Do systemu sterującego. Platforma działa. Przyciski nawigacyjne w prawej górnej części ekranu dowodzenia pozwolą mi przemieszczać platformę w miejsca z dodatkowymi surowcami. Wróg jednak będzie blisko. Zanim ruszymy, powinienem wysłać statki do przeprowadzenia zwiadu. Ja mam walczyć tutaj jakoś tak normalnie, czy nienormalnie? Mam to grać tak jak... Jak to mam grać? Chwila. Jak to się gra? A to tutaj jest to z przejeżdżaniem platformą. Boże, ja tego nie zauważyłem. W pierwszej chwili. Mam czekać na silniejsze coś, czy... Ej, czemu Void Ray kosztuje tak dziwnie? 1020 na 636. Wyliczone. Oho. Karaksie, mamy trudności z otwarciem ataku hybryd na włócznie Aduna. Że jako włócznie, co? Zlokalizowałeś ich komory hibernacyjne. Moje skanery, a to jest komora hibernacyjna hybryd. Boże, jak się dziwnie gra w tej skali. Przyda nam się teraz bardziej niż kiedykolwiek. Ej, ja mam grać Immortale w tej misji? Wykrywam kilka Banshee zbliżających się do naszego Nexusa. Amon się przebudzi. Ej, no jak to już gaz wydobyłem z tej wyspy?
No dobra, to już jak gazu nie ma, to nie ma co tutaj być w ogóle. Rozzawijamy mandżur. Jeden karier. Piękna defensywa, skillowa. Dobra, Coco Jumbo i do przodu, jedziemy. Oho, mothershipy nie lecą. To znaczy warpizmy. W sumie karier też nie leci. Nexus strzela. Czemu takie wszystko szybkie jest? To tak normalnie StarCraft działał? Normalnie taki StarCraft szybki był? On tak nad... O, o, źle tu jest gazu, synu. Jaka imbunia. O nie, już walczę z Battlecruiserem. To tak trochę chcący... Jej, tu są dwa Battlecruisery. I co mam zrobić tego? Czy... Nie no, zrobię te Voidy. Chronobusta rzuciłem. Moment, zoomujemy. Namierzamy. Okej, okay, tutaj też zbieramy. Ej, czemu mi jeden warpizm już rozwalili? Jak, kiedy to się stało? Dobra, Wojdy, was nadzieja. Okej, Nexusy w tej wersji non-stop przyspieszają pracę budynku. Tak było. No i są piękne Wojdy. Kryształy fazowe naładowane. Pomożemy na gołe klaty z tymi, tymi? O, Banshee. Banshee są bezradne na karierę. Nic nie mogą, lecą. Strzelający Nexus chyba ustawiłem to w tych ustawieniach, tak? Oho. Może mi wywalił z... A nie, to ja ma to aż tak nie bije mocno. Ej, ja nie mogę immortalami tego namierzać? No niby mogę, ale coś nie działa. Ej, ty co? Tu gol... Co? A nie, to jemu padła jednostka. Nie, zatrzymałem, że tak Goliaty we mnie naparzają. Nie, tylko jeden ten Voidray stracił osłony. Co może regenerować osłony? Sentry? Sentry regenerował. A nie, to nie ta, to nie ta. No. To trudno. Nice idzie. Sergaczu stóweczka. Podoba mi się to, co pokazujesz. Fajnie jest wieczorem pooglądać coś, co sprawia niebywałą frajdę, więc tutaj takich miłych rzeczy, doskonale. Maga, dziękuję Sergaczu, cieszę się, że się podoba. Taka nietypowa rzecz jak kampania. I miliony na czacie. Dzięki wielkie Sergaczu, pozdro, twoje zdrówko oczywiście. Zaraz będziemy dalej cisnąć. W ogóle kiedyś dziwne, że jeden karier, 50 zaopatrzenia i co? To jest tak... Ciężko jest podjąć decyzję, bo to... Tak jakby masz dwie, trzy jednostki możesz zrobić, juhu, i to cała flota. O, jest już wszystko. Dzięki wielkie. Dobra, będziemy teraz klikać kolejnego przeciwnika. Rdzeń pryzmatyczny aktywny. Wygrywam? Chyba wygrywam. Wysłałem teraz, żeby po trzy proby były do asymilatora. Tutaj takie małe coś jest. Się dziwnie gra. Może to jednak dobrze, że w StarCraftie nie można przybliżać, oddalać. Może to jednak nie było głupie. Oho, namierzy mi tego rannego Voida? Nie, w innego uderzyło. Chyba w lotniskowca. Ale miazgunia, no. Voidy to jednak klasa jest na Battlecruisery. Czy misja, gdzie odblokowujesz kariery? Ale w sumie to... Grasz Void. Jaka sytuacja. Przecież to jest... Typowy Protoss. O nie. To się... Co ja zrobiłem? A nie, to jest przeciążenie osłon. To chciałem użyć, także brawo ja. Ale okazuje się, że nie trzeba. W sumie te osłony nawet wystarczyły. Ja to jak ja mam? Ja muszę tu jakoś przerzucić chyba jednostki. Dobra. Dokończę tę kampanię
real scale, żeby nie było, nie? Już tak chyba niedużo zostało, jak jestem na misji karierowej. Zacząłem przed IM Katowice jeszcze. O, tu jest hybryda. Co? Ile? Jak mi zeżarła Wojda. Wzięła i zeżarła. Kiedy to się stało? Przecież on nawet nie był przez chwilę pomarańczowy. Oho, kolejne. Capital Ship 200. Dobra, może będę celować czy coś. Aha, to z tej komory hibernacyjnej wychodzą chyba. A teraz jak ta wyszła, to będzie coś z tej hybrydy? Niektóre eksperymenty nie powinny mieć miejsca. No to zadało obrażenie. Jednak. A to są minerały takie w powietrzu, takie wichajsterki małe. Coś tam jednak narobili, dobrze było wgrać tego patcha. 100 misji, o 4 misje zostały, a to niewiele. I noc halo, nie da się podnieść, takie są wielkie te jednostki, że nie mogą podnieść, a za wysoko orbitują. Dobra, warpizmem tutaj lecę. Może on wystarczy, zaraz zobaczymy. Już leci. On wygląda, jakby mógł podnieść. No, a faktycznie, tamte są za wysoko. Tak nisko nie latamy, żeby minerały podnieść. Dobrze. Rdzeń energetyczny zniszczony. Rezerwy mocy Gwardii Mobiusa spadły do 66%. Doskonale, więc tak, to, fazmatorze. Piękna nazwa, fazmator. Coś do nas leci, to widać na minimapie. Ja to głównie na minimapie patrzę, jak tego moda gram, bo to więcej to ciężko zobaczyć. O, coś większego tu. A, to Raven. Tam coś czegoś na mnie nie użył? Nie, chyba nie. I proby tutaj nie zajmowały supply'a, sobie właśnie przypomniałem, a ja oszczędzam właśnie zaopatrzenie na nich. Dobra, to podniesiemy sobie te proby, ona leci tutaj, popodnosić wszystko, zaekspować. No i zaraz lecimy dalej, ale taka misja trochę rozciągnięta może być w czasie. I teraz wiecie, zostało tyle zaopatrzenia i co, ja muszę Wojda zrobić, nie mogę kariera zrobić. Chyba, że pozbędziemy się. Aż to szkoda, aż to niszczyć. No takie fajne jednostki, szkoda niszczyć trochę. Jest dylemat. Dobra, podnosimy gaz. Tutaj też jakieś surowce. Tutaj ekspansja. Jak mi wyznaczyli miejsce na Nexus, tu ani kratkę w górę, ani w dół nie da się postawić. Cześć Paulina Myszka, witamy, cześć, cześć. Fajny mod. Taki przejrzysty właśnie, jak niebo nad Krakowem. W zimę. Ale no, ale było jeszcze gorzej na poprzednich wersjach tego moda. Dobra, rozwalę te draguny, chociaż nie wiem czemu ich mi mniej szkoda. O, albo zeloty. Aha, ten odżywa jeszcze w dodatku. No to nieźle. Jeszcze jakiś jeden zelota był. Chyba tak dobrze nam idzie. Chyba to kariera zrobi. Zostawię immortale. Ile to się trzeba na... O, nie, ten może zostać. Co on taki w ogóle wytrzymały? Takie immortale... A nie, one tak mocno nie biją takiej rzeczy. Dobra, będzie drugi karier. Udało się odłożyć za skórniak w postaci zaopatrzenia. Czyli co? Czyli teraz ulepszenia do tego. Tutaj będziemy przyzywać proby. Na wszelki wypadek jakaś tam obrona. A serio, to 3 proby wystarczą do tego gazu? Tak ciężko mi uwierzyć, ale zobaczmy. No 4 jak nie 5, nawet bym powiedział. To jest oszukane, tu jest napisane, że inna, no to 5, tu powinno być 5 probek, oszukali nas, banda decydentów. Dobrze, że to zatentegowałem, bo by było źle zrobione. Nice, dobra. Czy pamiętasz Mothershipa? No tak, pamiętam Mothershipa, ale nie mogę go budować. Może to i dobrze, bo by nam zasłonił całą misję, nie?
z ważniejszych pora to te misje do rady na czterech karierach, ale zobacz, cztery kariery, czyli 200 na 200 zaopatrzenia i wszystko w czterech karierach. Zobacz sobie swoje immortale, bo one w powietrze uderzają normalnym atakiem. Znaczy ja wiem, że uderzają, tylko zawsze te cele tutaj były za daleko ode mnie. Czekam po prostu na tego. No, to mogę przeteleportować czy coś. A to w ogóle nie ma przejścia, przecież to... Aha, no to sobie będą tutaj stać te proby. Mógłbym, jakbym był pracowity, przenieść... Właśnie! A to ile się mieści do warpizma probek w tym modzie? No coś się dzieje? Aha, to Goliath mnie atakuje, on ma zawsze miliard w zasięgu. O, jest drugi karier. Doskonale. No jak te hybrydy teraz? One dość mocno... Sorry za te prace kamery, no. Na filmówce nie byłem. Ja kończyłem podstawówkę, a nie filmówkę. Ta hybryda jakaś dziwnie mocna jest. O, coś mnie tu jeszcze... Co mnie z drugiej strony atakowało? No coś, coś tutaj było. No minerałów chyba nie muszę więcej zbierać. Chociaż dobra, co mi szkodzi zaklejkować trochę probek. Szybki warpin. O, i znowu jednego Voida straciłem. To tak jakoś zaprojektowali, że nawet można przegrać. Dobra, możemy przesunąć naszą turbo platformę. Tylko pytanie, w którą stronę? Chyba w lewo. O, tam w górny... O, to tutaj coś będzie nawet silniejszego, tak? Behemoth Class Battlecruiser. Czyli jeszcze inne Battlecruisery. A to nie zwiększą nam chyba limitu, nie? W tej kampanii. Żeby nam za dobrze nie było. Pan reżyser turnieju w SC2. Tam nie ma takich opcji kamerką. O, a tu coś na dół jeszcze jest. Atakować tutaj to ma sens. Ej, w ogóle pamiętam, że jak się zrobiło jakąś sekwencję góra-dół, lewo-prawo w tej misji, to się dostawało Marina Taurena. Takiego byczka Marina. Ej, coś leci do mnie znowu. Nie, to nie leci, to się przestawia po prostu. Ojo, jakiś tor. A nie, to czarny młot. Dobra. Wygrywam? Wygrywam. Łatwiutko. To jest Siege Tank zostawiony. Ale to są same minerały, to do niczego ta baza. Coś leci chyba, Liberatory. O nie, tak być nie będzie. Jak to wygląda? Interceptor większy od Liberatora, to tak ma być? Nakieruj światło Ajur. Tutaj jeszcze większy bonus niż tylko Tauren Marine. A pamiętasz sekwencję? Czy muszę googlować? Ja bym zrobił tę sekwencję. Bo byśmy sobie tutaj zobaczyli, co nam zaszyli twórcy. Za mały sekrecik. O, tutaj też coś jest. Ta jednostka. Ej, ja zagrałem czwartego Voida? Czy ja znowu coś straciłem? Ej, to tak było, że ja miałem... A nie, dobra, jest czwarty, spokojnie. Lecimy po kolejną hybrydę, sprawnie. Wszystko widać, o co ci chodzi. Czytelne jest. Ale nawet płynne, nie? Prawie 60 FPS-ów, to bardzo dobrze, tyle ile na streamie. Jednak dwa komputery do streamowania. Się opłaciły, ewidentnie. A Solaryt jest nasz. Poszło lepiej niż sądziłem. Dobra, tutaj coś takiego. Tu na minimapie widać minerałki. To chyba jedziemy w górę zaraz, bo tu nic nie ma. A tylko ulepszenia jeszcze dalsze. I śmigamy. Ziu. O, jak się ta platforma przesuwa, to jednostki na niej się nie mogą ruszać. Się trzymają bariery. Miałem sprawdzić, ile probek się mieści do Prisma. O, racja. Dzięki za przypomnienie, już patrzę. U mnie nigdy nie działała ta sekwencja, w Google jej napiszę. U mnie zadziałał, ale to w podstawowej kampanii, a w tej to nie wiem. O, wow, faktycznie dużo więcej probek się mieści. 16 z tego, co liczę. To jakoś tak szybciej też wyrzuca? Nie.
Jakiś taki lepszy. Dobra, momencik. Zrobimy sobie tutaj Nexus. I zaraz znowu zawijamy kiece, bo po co mamy czekać? O! Nawet sporo tych wikingów. Aha, i rozwalą mi... A nie, nie rozwalą. No nie, serio, zablokowałem własne proby, warpinem probek. Nice, dobra, mamy to. Tylko, że one nie miały tak pracować, to nie tak miało być. Dobra, trudno, to potem się poprawi. Teraz jedziemy na kolejne tereny. Konami Code, góra, góra, góra. O, dobra, dobra, zaraz obczaję chudy, dzięki, dzięki. Siema, Noxus. Noxus ETS, co się stało, że słyszysz polski w StarCraftie? A ja lubię grać w takie kampanie, w takie rzeczy na polskiej, bo śmieszne nazwy są czasami. Normalnie jak tak na poważnie, to po angielsku raczej, żeby nie rozpraszał, nie? Żeby nie rozbawił. Boże, nie widzę. Nie widzę, co się dzieje. O, Goliaty tu są jakieś. To może wybiegniemy też jednostkami lądowymi, skoro można. Oho, Voidreya straciłem, wygląda na to. Ja czytam po prostu, co się dzieje w panelu. O, mogę obrócić ekran. Już może nawet nie muszę. Ale chwila, bo żeby on mi tego kariera nie rozwalił. Któryś obrywa? Nie, chyba nie. Czytelnie jest, o co ci chodzi? Wszystko widać, fajnie jest przecież, bawimy się. To co ja wygrywam? Ojej, coś tu się dzieje nawet. Dawaj, draguny, do obrony. Ten chyba nie tego, co trzeba użyłem, mam wrażenie. Pewnie, jak już walczymy, to z pięcioma rywalami naraz. Twoi wojownicy walczą z najeźdźcą. I co ja teraz z tymi dragunami mam zrobić? Chyba tylko warpizm się może zaangażować. A wygrywamy. Tutaj te hybrydy, czy coś niszczę? Niedługo dezaktywujemy sieć zasilającą platformę. Przypadkiem jednego Voidreya usunąłem z hotkeya, albo... Doskonale, Karak. Coś się... A tutaj jest ten Voidrey, to on był gdzieś w bazie? Nie wiem, co czynię, nie wiem, gdzie patrz. Serio? Dwie zakładki ma warpism? Pięć dragonów się mieści. Lecą do mnie... Nie lecą te Battlecruisery jeszcze. Dziwna kampania. Dobrze. Odbijamy galaktykę. Dwa. I tutaj tego gazu jest jakoś dziwnie dużo. Najlepsze złoże. Tutaj ewidentnie mniej. No właśnie, żeby mi one się nie... O, mogę zrobić taką sztuczkę, żeby mi one się nie pokazywały tutaj w tym... Jako robotnik nic nie robiący. Możemy je ustawić na patrolu i się nie podliczają, tak niefajnie. 300 IQ. Dobra, te to akurat się mają podliczać. O, tu jest potężna flota, znaczy wojsko. Paru marinów. Dobrze, że jednak zrobili te jednostki w trochę innej skali. W StarCraftie. Moment. To walka z interfejsem, a nie. Ty dostajesz tego Tavern Marina. No, już patrzymy. Jak to od początku? Trzeba było od początku tu zrobić tę sekwencję, naprawdę? Ej, no nie mów, że tak. Momencik, zobaczmy. Konami Code. Normalnie Void przegrywa na tylu marinów. Ej, chwila, bo oni mnie tutaj... No, kariera chyba nie rozwalą, ale ja mam dużo surowców teraz. Nie mogę nic zbudować. Ogranicza nas ta kampania. Moment. Jak ten Konami Code szedł? Znany w Japonii jako Konami Command. Ale to nie jest napisane. Chudy, chyba nie oczekujesz, że zrozumiem japoński.
To trzeba było na samym początku zrobić, tak? No to skandal. To szkoda. Ale może zrobimy, sprawdzimy z ciekawości, co się dostaje. No przecież tu nie jest napisane po... Chwila. Momencik, doczytajmy, co pisaliście. Miałeś sprawdzić, to było... Góra, dół, lewo, prawo. Czyli czekaj, jakbym zaczynał na początku, to byłbym tutaj. To bym zrobił góra. Potem dół, lewo, prawo. No to jest do zrobienia na początku. Ale czy teraz to zadziała, to nie mam pojęcia. Ale jestem ciekawy, więc zrobimy to. Sprawdź, może teraz zadziała. Nie da się przyspieszyć tego, nie? Chyba nie. To nie zaatakuje mi teraz platformy ta Wise'a? Oho. Ja zaatakowałem kogoś z tego, co widzę. Dobra, jedziemy. Sprawdzamy. Momencik. Czekaj, góra. Dobra, dzięki Amazon. Aha, i Battlecruiser mnie teraz zaczepia. Sam raz, taka dobra chwila. Dobra, to teraz tak. Teraz teoretycznie, jak zrobię sekwencję, to może dostaniemy coś ciekawego. Z Battlecruiserem jednocześnie walczę. Dobra. I w górę. Chyba wygrywamy z Battlecruiserem. Co to jest za bałagan? No, wygranko, nawet nie rozwalił nam nic. I teraz w dół. Trzy razy góra walnąłem. No tak chyba miało być. No tak napisane było, góra. No jak to dwa razy, halo? No nie, trolują mnie, no nie. No już napisałeś trzy razy Amazon. No nie. Siema mocą. Tak, to jest kampania Real Scale, dokładnie. No pamiętam, że ten Marine się chyba tutaj pokazywał, ten Tauren. Jezu, jeszcze raz to chyba zrobię. A potem jeszcze raz, nie? Na nowej, bo jednak się okazuje, że może już nie działa. Dobra, teraz będzie ostatni za chwilę przejazd i zobaczymy, czy coś wyskoczy, czy nie. Czy nam dadzą bydlaka. Dobra, pokaż się Taurenie, nie rób tam tego. Nie bądź taki Tauren. No nie poszło. No teraz robimy dwa razy w górę. Dół jeszcze. Dobra. Nie no, on się chyba tutaj pojawiał, ale no, to teraz zobaczmy ten. Zobaczmy inaczej. Dwa razy góra, tak? Góra. A, dół, Boże, to ja to w ogóle źle zrobiłem. Nie, no to dobrze, dół. A nie, chwila. Ale teraz nie mogę dwa razy w dół zrobić. Lewo, góra. No, trolują mnie. Moment. Jak to lewo, jak góra? No, cała sekwencja, chwila. No dobra, jest góra. To zrobiłem teraz góra. Teraz będzie dół. No ale nie da się potem lewo-prawo przecież w tamtym miejscu. No to musi być trzy razy góra, bo stąd nie można w lewo przejechać. Oho, no teraz to w ogóle zaraz nic nie zrobię. Przestań mi moją platformę prześladować. No ale to przecież trzy razy góra musi być. Jak zaczynam tu, to przejeżdżam raz, drugi, trzeci, potem dwa razy w dół i dopiero mogę lewo-prawo, bo inaczej się nie da. Lewo, góra, Fire to Fatality, Sub-Zero w Mortal Kombat 2. No nie polecimy tutaj, widzę. Coś jest nie tak. Zacznij w innym miejscu.
Że w tym? Dwa razy góra, dwa razy dół? Aha, bo ja muszę może zacząć w innym miejscu. No ale to wtedy by było trzy razy góra po prostu. Ależ skandal. Moment, czy ja teraz już zjechałem w... Nie no, dobra, to... To ja sam to muszę, widzę, wygooglować. Moment, cheat code. Momencik. Dwa razy góra, ale od pozycji startowej, czy właśnie od tej górnej? Dobra, zróbmy to teraz tak ten, żeby... No co? Halo, co ja kliknąłem? O mój Boże, no dobra, to lecimy od zera. Chyba lecimy od zera. Brawo, brawo. Czyli teraz dwa razy góra, tak? No dobra. Ale to ja nie wiem, czy to się zaliczy. To się może nie zaliczyć. Teraz będzie dwa razy góra. Poszło dwa razy góra. Ta cierpliwość nie zna granic. No pewnie, że tak. Cierpliwy to i kamień ugotuje. Jakbym nie był cierpliwy, to bym nie grał w StarCraftem. Kampania kampanią, ale są rzeczy istotniejsze. To sobie zagram Wojda jednego. Teraz lewą. No i śmiesznie jeszcze, jak przegram jeszcze tę misję przez te kabarety. To jest Battlecruiser. Atakowany. Prawo. Znaczy lewo. Te drugie lewo. W ogóle fajnie wygląda na minimapie, jak budynki się przestawiają. I teraz jeszcze raz prawą. No i teraz musi być Tauren Marine, innej opcji nie ma. No daj no. No ej. No czemu nie ma? No zarycz no. Nie ma Tauren Marina. Ty, faktycznie mam nową ikonkę, nie pchaj. A jest, to się udało. No dobrze, leci nuklearka, dobra, sorry, to tak było. Tak, ale dobrze pamiętałem, gdzie się pojawi. Czyli trzy razy góra, dwa razy dół, dwa... bo po prostu od pozycji startowej, ale od tej pozycji to dwa razy góra. Jest... O, jest byczo. Ty tu jesteś, Matador. Jest. Nie pchaj mnie brachu, bo wezmę na rogi. Ale jest standardowy taki zupełnie, taki jak w kampanii. Taurański kosmiczny marine, regeneruje życie. Taka to bycza jednostka, tutaj jest napisane. Pole minerałów wyczerpane. Żubr stawia się czasem, więc nie jestem krówka. Karl Krówka. Taki to byczek. Dobra, fajnie. Czyli nie zrobili jakiegoś innego czegoś. A nie, chwila. Aha! No to jednak coś zrobili chyba innego. Dostałem Battlecruisera grając Protossem. To jest lekkie odejście od normy. Aha. Byczku. Kurde, straciłem Wojda jednego. Ale dobra, mamy tego. Mamy Battlecruisera, zapiszmy. Czyli jednak coś się zmieniło. Coś jest inaczej. Mów mi wiarę. Co my tu mamy? Atak jądrowy. I Yamato. Byczo. Ja używam tego Yamato? Dobrze, daj mu. Ej, co on ma jeszcze ciekawego? Skok taktyczny, kolejny Yamato. O, już wygrywamy te batalie w powietrzu. Sty, można uzbroić silos jądrowy. 100 sekund, dobra. Nie bądź taki anty, kocie. Zobaczymy, jak to działa. Rozkaz nie do przyjęcia. Osiągnęliśmy maksimum zaopatrzenia. Coś tu się z Wojdami dzieje faktycznie. Boże, jakie radio charczące, nie? Niby ludzie zaawansowani, rasa, radio charczy gorzej niż na autostradzie, tak? CB radio. Rozkaz nie do przyjęcia. Twoi wojownicy walczą z najeźdźcą. Łatwiutko. Kurczę, chciałbym tego nuka jednego zrzucić. Może się uda. Tylko pytanie, kiedy i na co. Rozkaz nie do przyjęcia.
Dobra, tego jeszcze rozwalić. Jakieś myśliwce oni wysyłają. Jeszcze 20 sekund, teoretycznie. Może jak się dziwnie atakuje, nie mogę tego kliknąć. O nie. Nie gin. No i się zginął. A nie, mogę teleportacji użyć. Nice, dawaj tego nuka. Jak się go używa? Rozkaz nie do przyjęcia. Zanim on doleci, to już będzie po walce chyba. Oho, zaraz to będzie po mnie. Na moje polędwice, on powiedział. Coś śmieszek. O, walnęło. Ale powiem wam, że animacja lepsza niż obrażenia chyba. Ale spora ta animacja. No, podsyć tanka zwarpować i stracić. O to chodzi właśnie. Ej, no coś tu tak jakoś się to naprawia wszystko. Ty ja to mogę przegrać? No mogę. 1 HP ma lotniskowiec. Jak do tego doszło, że on ma 1 HP? Nie wiem. Jesteśmy gotowi. Dajmy mu jeszcze osłony. Ta jednostka. Dobra, odwrót. No, że zróbmy faktycznie te kariery, niech nie wygłupiajmy się. No brawo, panie inżynierze. Taki niezaskuteczny ten plan. Użyj Ctrl V. A, że tego, tak? Dobra, użyję następnym razem. W ogóle ledwo żywy ten Battlecruiser, to wszystko strategia. No to jak szybko im z tego wylatuje. A może po prostu wlecieć w to, jak ta Sadar w StarCraft'cie 1. Zbyczka. Czas save'a wczytać. Nie, tak być nie będzie. Pole minerałów wyczerpane. Mam wszystkie ulepszenia? Mam. Dobra, to ten. Ja, czy ile one się budują? Dobra, to trzeba odpokutować własne złe decyzje. Spalimy całą nadwyżkę. Nie, no jeszcze jest zapas. Potężny zapas. Ja, chyba to nie warto tego zrobić na 140 minerałów. Oho. A jak to zrobię, to coś jest... A, o, to tak działa, tak? Ej, co się dzieje? Co to jest to? Ale to tylko tyle? I tylko w tej strefie coś jest atakowane? No dobra, czyli to jest... Oho. Czyli to jest dobre na takie właśnie jakieś battlecruisery. Będzie bombić je cały czas. Mamy pełną moc. No dobra, teraz 3 kariery dolecą i się skończy Dzień Dziecka dla Terana. Momencik, siema Tymek, witamy. Buongiorno. A, zobaczyliśmy chociaż byczka. Aha, oni jeszcze budują te miliard interceptorów. No to też im się chyba chwilę schodzi, nie? A nie, bo oni po 8 chyba budują w jednym tym. Naprawdę? Po 8 budują? W jednym rzucie? Ty, faktycznie one się tak zapełniają od lewej do prawej, nie? Zaraz zniknie od lewej, chociaż nie wiem czy... No, no dokładnie, to one po 8 budują, tutaj się zapełnia, wiecie, jest 8, 16, 24, 32 i tak dalej. Po 8 interceptorów się buduje. Git. Całkiem silne. To jeszcze momencik, jeszcze jeden. Ty, ja mogę przyspieszyć? Kariera? Czy ja to właśnie zrobiłem? Nie, chyba nie. Nie można kranobusta na karierę rzucić, żeby szybciej budował. Jesteśmy. Mamy pełną moc. Tak nie ma. Tak luksusowo. Ta jednostka. No dobra. Myślę, że już można zacząć potężny atak. Zrobimy to atakowanie solarne. Tak już nisko orbitował ten battlecruiser, że nie było słychać. Pole minerałów wyczerpane. Go. Kas. Tu chyba są mistrz hybryd jakiś jest.
Okej, wszystkie Battlecruisery produkują coś. Dobra, to no zrobimy na tego po prawej stronie to Ctrl V. W ogóle jakie to jest silne, że wszystkie osłony sobie regeneruje tym czymś. Chyba walnęło Yamato w kariera. Kalibrowanie soczewek. Jednak kariery potęga największa. Dobra, i czekamy aż on się zatrzyma. Tylko pytanie, czy ja w niego w ogóle trafię. No bo to chyba jakoś tutaj, nie? O, trafiłem, zdecydowanie trafiłem. Nice. O, i w tego drugiego też, to ma potężne jednak pole działania. Myślałem, że taki mały pizdryk. A jednak zasięg jest konkretny, nice. Pole minerałów wyczerpane. Ten Thor dziwnie długo żył. Siema Geralt, witam mocno. Czy ten mod jest dla kampanii Zergów i Terran? Tak, 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 oczywiście. Ten mod to przesada. No masz aż 5 jednostek, Geralt. Jest duże wyzwanie, jeżeli chodzi o kontrolę. O, 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 coś straciłem, dobra. Ale to jakoś dziwnie szybko straciłem, to jak chyba te hybrydy zrobiły jakieś wyładowanie. Oho. Dobra, uratowałem Voida. Saved. A czemu to takie trudne jest? Turety mnie ogrywają, czy co to? Mam wrażenie, jakby jakaś aura działała na te interceptory. Dobra, do końca, bo jeszcze to przegram. Cała naprzód. Podoba mi się, że te Raveny to tak ciałem osłaniają ten rdzeń. Krążowniki Gwardii Mobiusa oddalają się od włóczni Aduna. Ale to wcale nie jest tak, że... Chyba właśnie je napotkałem. Nieważne, to nas nie zniechęci. Już tak, kurczę. Końcówka cięższa. Coś tutaj zrobili cięższego. Bo to jeszcze na górze był Battlecruiser? Tak, coś jest. Dobra, na tego użyjemy to bombardowanko. Solarne. Już się odnowiło. Ej, co jest? To atakuje czy nie atakuje? Czy ja to użyłem na... W sumie nie wiem. Użyłem, ale się... Coś nic nie dzieje. Kto to wygrywa? Wydaje mi się, że ja. Tu jakieś hybrydy. Wszystkimi jedno będę atakować. Przecież to zaraz mi się osłony zregenerują i... Aha, to obrywa mocno. Chyba wygrywa. Tak bym strzelał. Nie no, tak, 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 zdecydowanie. Widać jak na dłoni, jak byk. Andakur Hera. Łatwiutko. Ta jednostka niesie. Myślałem, że oni się co chwilę odnawiają i... Ale jak wolno się niszczy ten... Aha, bo rdzeń wyglądało jakby miał więcej pancerza, zanim rozwalę te kariery. Znaczy... Battlecruisery. Dobra, wygranie. Już jest blisko. Serio, godzinę mi to zajęło? O Boże. Nie no, to jest chyba... Aha, bo to jest stary czas gry, czy co? Ostatni rdzeń energetyczny został zniszczony. Byczo. Musimy atakować! Hierarcho, czy włócznia Aduna jest bezpieczna? Tak. Odparliśmy intruzów, zanim zdołali dotrzeć do rdzenia solarnego. Systemy uzbrojenia są do twojej dyspozycji. Zaszczytem było ci służyć. Ognia! O! Takie coś jeszcze się działo na koniec tej misji. Fajnie, fajnie. Polanderek, dziękuję bardzo za 9 miesięcy, cała ciąża, pozdro. Mogłeś przesłać zeloty, bo ten objective miał 12 armora, zelota ignoruje armor. No ale tam były jeszcze jakieś hybrydy na dole, to co przywołałem na ziemi to trochę wolno. No, znaczy to szybko ginęło może tak. Nie dawało za dużo. Warcraft. To jest taki Warcraft mod. Dobra, Polanderek, dzięki wielkie, pozdro. Ślepy, dziękuję bardzo również. Dobra.
coś się zacięło? Na razie się ładuje coś. Chyba jakiś fazmator wyskończy. Teraz do zbrojowni i wybierz mama shipa, jeśli będzie. Wykierować misję może. A te misje dało się nawet przegrać, jakby się je tak zlekceważyło. Mocno. Dobra, jednak działa. Centrum hybryd Amona zostało zniszczone. Oho, FPS jakieś niskie. Rozbite. Lecz mimo to, przez krótką chwilę znaleźliśmy się na krawędzi zagłady. Przetrwaliśmy. Dzięki czynom pewnego dzielnego templariusza. Pośród mroku ujrzałem światło. Ujrzałem niegasnącą nadzieję. Pośród ogrodu siedzi ta królewska para. Narodziłeś się, by zostać rzemieślnikiem w kaście inżynierów. Lecz teraz jesteś wojownikiem. Dzisiaj stało się jasne, że era Kast dobiegła końca. Dzisiaj wszyscy musimy stać się templariuszami. Tak, dziwnie mało FPS-ów. Bardzo dziwnie mało. A nic w tle nie mam odpalonego. Chociaż nie, no nic. Ach, nie, Artanisie. Dążysz do podtrzymania tej ułomnej egzystencji, ale nie powstrzymasz mnie. Amonie, zniszczyłem twoją armię Terran. Zniszczyłem produkcję hybryd i odebrałem ci stronników. Teraz czas zniszczyć ciebie. Zuchwała Mirnoto. Jesteś nikim w obliczu zagłady, którą sprowadzę. Przybędziesz na Ajur i zginiesz. On zniknął. Przepełnia go arogancja. Tak jak on wejrzał we mnie, tak ja mogłam wejrzeć w niego. Jego ciało jest niemal gotowe i teraz czeka na nasz powrót. Planuje rzucić na nas wielką flotę. Istnieje wyjście. Musimy zniszczyć świętą matrycę psioniczną, która zasila Ajur. Inaczej nas wszystkich czeka zagłada. Jeśli zamierza wykorzystać Złotą Armadę, aby powstrzymać nas przed zniszczeniem jego ciała, to masz rację. Musimy zniszczyć matrycę. Twoja więź z Amonem okazała się przydatna, ale czas, abyś uwolniła się od jego wpływów. Oddziel się od Kali. W ten sposób odrzucę wszystko, co znam. To jedyne wyjście. Uwolnij się z okowów przeszłości, Roano. I wejdź w nową erę. Nadszedł czas pomsty. Wyruszamy na Ajur. Hierarcho, jedną z naszych jednostek bojowych można przydzielić do nowej frakcji z poziomu konsoli w Radzie Wojennej. Dobra. Była taka podniosła atmosfera, jak widzieliśmy. O, to już tutaj płonie coś za nami. Zmieniła się sceneria. Good. To teraz podobno w rdzeniu solarnym coś mogę zrobić, tak? Wzruszająca historia. Ej, jak się robi Mothershipa? Nie da się chyba zrobić Mothershipa. Tutaj jest coś z włócznią Aduna. Włócznia Aduna automatycznie reperuje zranione mechaniczne jednostki, bla bla bla.
Nie, no tutaj się nie robi Mothershipa, to gdzieś indziej chyba. A, w innym pokoju, okej. Okay. W sumie nie wiem, czy początkowe zaopatrzenie, czy czas przesyłu budowli. Obie rzeczy się nie wydają jakieś super. Ej, nie było czegoś takiego, że mogłem więcej gazu dostawać za każdy kurs robotnika? To było mega dobre, pamiętam. Ale to nie tutaj, przecież tutaj są jednostki. Aha, dobra, to przecież tutaj. No tak. A nie, rogale mamy. Tempesty. A nie, chwila. To tutaj? Nie, to też są wojdy. O, orbiterki są. I to jest ta nowa opcja? No i arbitery. Czemu was nie dodano do StarCrafta 2 nigdy? Dobra, weźmiemy arbitery. Alternatywą są przecież tylko wojdy. No te inne, tamte. Ale to tutaj będzie chyba Mothership, nie? Po kolejnej misji będzie Mothership, dobra. Ale mi się bardziej chyba kariery podobają niż Tempesty. Więc zostaniemy przy tym, arbitery niech będą. A tutaj też pamiętam, że sobie w miarę wszystko sprawdzałem innego i zostanie to co jest. Zostaw Tempesty, weź Tempesta. Namówili chyba. Bo nie było? Zresztą ma śmiesznie daleki zasięg. Dobra, może się pobawimy tym. Skandalicznie daleki zasięg. Karier jest taki... niezbyt... do mikrowania, nie? Jakby co masz zrobić karierem? On po prostu wszystko niszczy w chwilę. Dobra, zrobimy sobie coś takiego na razie. Ej, ale to jest mega zatrzymanie czasu. Chociaż 20 sekund, czy to dużo? Jeden rabin powie tak, a inny powie nie. Ale jakbym to zrobił... to mógłbym jeszcze to zrobić. To jest jak automatyczne naprawianie. Aha, to dlatego mi się wydawało, że wszystko się tak szybko porusza, bo to daje przyspieszenie. Aha, jak są w polu działaniu pylona, to wszystko szybciej atakuje i się przemieszcza. Dobra, to co daje? To jest reperowanie. Tylko czy reperowanie jest dobre, jak oni nam potrafią tak walnąć za parę tysięcy? Dobra, zobaczymy. Może będę żałował, a może i nie. Tempest wymaga mikro. Dobrze, będzie skillowo w takim razie. Tutaj już byłem. Polecimy. Są jeszcze jedną. Straconych. Tyle zniszczeń. O, na Ajur.